Tajemnicze szyfry. I co ma z tym wspólnego ryba? Alicjo, słyszałaś, że Filip złamał kolejny szyfr, który specjalnie dla niego napisał pan Tomek od informatyki? Zachwycał się Bobek. Ponoć Filip łamie je z taką łatwością jak tornado drzewa. Tak mówi pan Tomek, wyjaśnił Bobek, widząc zdumione spojrzenie siostry. Filip cieszy się z tego i obiecuje, że niebawem wymyśli jeszcze lepszy szyfr niż Enigma i nikt go nie złamie. A co będzie szyfrował? No, zastanowił się Bobek. Na pewno jakieś ważne wiadomości, może nawet strategiczne. Na przykład, gdzie ukrył pudełko z czekoladkami, albo o której godzinie spotka się z kolegami w parku, zaśmiała się Alicja. Robisz sobie żarty, zirytował się Bobek. A Filip naprawdę jest genialny. Jeszcze się kiedyś o tym przekonasz, dodał i odwrócił się na pięcie, ruszając do swego pokoju. Skoro jest taki genialny, to powiedz mu, żeby złamał ten szyfr. IHS. Albo, Alicja się zastanawiała, albo jeszcze trudniejszy. IHTIS. A skąd je masz? Zainteresował się Bobek. Są napisane w wielu miejscach w kościele. IHS najczęściej widać na hostii, którą ksiądz podczas mszy świętej pokazuje, ale jest też na drzwiczkach tabernakulum, a nawet na monstrancji. IHTIS z kolei jest wymalowane na sklepieniu nad naszym prezbiterium, ale widziałam je też na ołtarzu, kiedy byliśmy w kościele u cioci Basi. Że też ja tego nigdy nie widziałem, żałował Bobek. Zaraz zadzwonię do Filipa. Myślę, że wnik sobie z tymi szyframi poradzi. Minęły jednak 2 godziny, a Filip ciągle się nie odzywał. Chyba ten twój kolega nie jest aż tak genialny. Alicja oceniła sytuację. Nie wiem jak ty, ale ja idę do brata Feliksa. Wydaje mi się, że on dużo szybciej poradzi sobie z tymi zagadkami. W końcu te napisy umieszcza się w kościołach, a więc kto jak kto, ale brat Felix musi coś wiedzieć na ich temat. Chwilę później Alicja z Bobkiem pokazywali bratu Feliksowi kartkę z zapisanymi szyframi. Brat przyjrzał jej się uważnie. Później się uśmiechnął i odwrócił w kierunku starego kredensu z mnóstwem szuflad. Otwierał jedną po drugiej, aż w końcu wyjął blok rysunkowy i niebieską kredkę. Robi się interesująco, szepnęła do siebie Alicja. Zależy dla kogo, dodał Bobek, nie cierpię rysować. Brat Felix, jakby nie słysząc uwag Bobka, rozłożył na stole blok. Wziął do ręki kredkę i sprawnym ruchem coś narysował. Co to jest? Zapytał. Jakby zastanawiał się głośno Bobek. W zasadzie przypomina rybę, ale... Dla mnie to ryba, powiedziała krótko Alicja. Wprawdzie brakuje jej łusek, płetw i oczu, ale jednak ryba. Oczywiście, że to jest ryba, zaśmiał się brat Felix. Pierwsi chrześcijanie rozpoznawali się dzięki takiemu właśnie rysunkowi. Szczególnie w czasach, kiedy chrześcijaństwo było zabronione. Wtedy ci, którzy wierzyli w Jezusa, musieli ukrywać się z tym, że są chrześcijanami, ale między sobą rozpoznawali się właśnie po tym symbolu. Czyli jak? Bobek nie rozumiał. Kiedy na przykład rozmawiali z kimś i intuicyjnie wyczuwali, że osoba ta może być chrześcijaninem, to jakby niechcący rysowali taki znak ryby. Jeśli rozmówca zareagował na ten znak, to wszystko stawało się jasne. Jeśli nie, to od razu wiadomo było,
że ta osoba nie jest wyznawcą Chrystusa. I trzeba było być ostrożnym, dopytywał Bobek. I to bardzo, ponieważ wtedy chrześcijan szybko skazywano na śmierć. Ale zupełnie nie rozumiem, co ryba ma wspólnego z naszym szyfrem, dociekała Alicja. Ma. I to bardzo dużo. Ryba i ichthys to prawie to samo. W języku greckim tak właśnie mówi się na rybę. Jak myślicie, dlaczego akurat chrześcijanie wybrali na swój znak symbol ryby? Bo ryba jest zdrowa? Zgadywał Bobek. Ty akurat nie lubisz ryb, odezwała się Alicja. Nie lubię ich jeść, ale uwielbiam je łowić razem z tatą. Oczywiście pod warunkiem, że później wypuszczamy je z powrotem do wody. I przez was musimy jeść ryby kupowane w sklepie, mruknęła Alicja. Wcale nie musicie, ale chcecie. A to jest różnica, bronił się Bobek. Dobrze, już dobrze, zaśmiał się brat. I ponownie zapytał. Jak myślicie, dlaczego pierwsi chrześcijanie na swój symbol wybrali akurat rybę? Bo Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby dla ludzi, którzy Go słuchali i byli bardzo głodni, a nie mieli przy sobie żadnego jedzenia, zawołała Alicja. Nie, zaprzeczył jej Bobek. Bo apostołowie pamiętali, jak Pan Jezus pomógł im, kiedy przez całą noc próbowali złowić ryby na Jeziorze Galilejskim i nic im z tego nie wyszło. Dopiero Pan Jezus powiedział im, gdzie trzeba zarzucić sieci. Złowili wtedy tyle, że ledwo dopłynęli do brzegu, bo łódź była taka ciężka i zaczynała zbierać się w niej woda. No i pamiętając o tym połowie, zaproponowali rybę jako symbol. Pan Jezus powiedział apostołom, że mają się stać rybakami ludzi, zawołała Alicja. Tak, to na pewno o to chodziło. Zastanowił się brat Feliks. Ciekawe pomysły. Może właśnie tak było, ale to jest tylko może. A na pewno chodziło o to, zobaczcie, powiedział i zaczął pisać na kartce duże, wyraźne ichthys. Popatrzcie, kontynuował. W tych 6 literach zawiera się skrót naszej wiary. Nie rozumiem, jęknął Bobek. Filip by się tu przydał. Już wam pokazuję. Brat zaczął rozpisywać każdą literkę osobno, dopisując do nich słowa po grecku i po polsku. Jezus, Jezus. Chrystus, Chrystus. Teu, Boga. Ios, Syn. Soter, Zbawiciel. Jacie! Zawołał Bobek. Kto by pomyślał, że tak sprytnie to ukryli? I to w zwykłej rybie taka wiedza. To już jest jasne. A co z IHS? Zapytała Alicja. Jest kilka wytłumaczeń tego skrótu, ale ten, który mnie najbardziej przekonuje, wzięty jest z 3 liter ze skrótu ichthys. Pierwszej, trzeciej i ostatniej. Jezus hominum salvator, czyli Jezus Zbawiciel ludzi. Czyli wszystko odnosi się do Jezusa, odkryła Alicja. Masz rację. Dlatego litery te umieszczone są w najważniejszych i najświętszych miejscach, czyli tych związanych z Eucharystią, a więc żywą obecnością Jezusa. Powiedział brat i po chwili dodał: chodźcie ze mną do kościoła, pokażę wam te wszystkie miejsca.